Kontemplacje byliście z tekstem, macie to, dotknęliście? Jeszcze ręka do góry, kto by to uczynił? Nie wszyscy, więc to dojechać. Po to musicie znaleźć czas dla Pana Jezusa, nie? Dziś było to pracowite, do drugiej zeszło, rozumiem. Dlatego cieszę się, że tam Panie zdeklarowały mi, że pomogą wyglebić na razie rekolekcje. I takie rzeczy, rozumiecie, bo wtedy był Bóg tak blisko, a nic my nie zyskali. A ja chcę, żebyście zyskali. Dlatego ogórki czy inne rzeczy nie jest. To co Panie, pomogliście nam przed posiadaniem ładnie, ale już więcej nic. Bo tak to dzieci, to nie ma to sensu. Druga część konferencji na temat małżeństwo jako powołanie do ofiary. Pan Jezus tu wprowadza w rzeczywistość naszą małżeńską i mówi: zły stan waszych małżeństw powodowany jest przez trzy zasadnicze przyczyny. Brak Boga. Wybaczcie, ale robię odniesienie do mojej rodziny, bo gdzie się ucieknę? Wiecie, Bóg był u nas numer jeden. Mama była kapłanką najwyższego. Z tego punktu egzamin też zdał tata. Mama była prorokiem, nakazywała, przypominała, wyznaczała. Tata nigdy nie kazał iść do kościoła, nigdy, przez swoje dzieci. Ale nigdy nie opuścił przysięgę. Kapujecie? Nigdy nie opuścił pacierza, rannego czy wieczornego. Myśmy widzieli tatę zawsze klęczącego. A wieczór nas wołał do wspólnego pacierza. Miał piękną cechę, że lubiał śpiewać pieśni religijne. Poprawiał krowy, dawał to. I to był taki, tata był takim rokiem liturgicznym. Zawsze wyprzedzał rok liturgiczny. Jak adwent jest koniec listopada, to on już w połowie listopada śpiewał pieśni adwentowe. W połowie grudnia już śpiewał pieśni bożonarodzeniowe. Tak po miesiąc wyprzedzał dany okres. Chodził i śpiewał. Obraz mojej mamy, dzieci to, jako dziecko, mama, my słyszymy wzdłuż, skąd ja uwielbiam godzinki. Mama doi krowę, zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą, bo Bóg za dzieci. Dojąc mama śpiewała godzinki, rozumiecie? Stajnia była poniżej, otwór otwarty, a do góry leci. Zawitaj Panno mądra, do mnie... I to wszystko człowiekowi zostało. Każdy posiłek modlitwa, w październiku w domu różaniec, każdego dnia majówka. Albo w kaplicy, albo przy dzieci, drogi krzyżowe, gorzkie żale. To dzieci, myśmy żyli Bogiem. To był jedyny cudowny pokarm. Dlatego pewne rzeczy wam narzucam. Mówię o obrazach w domu. Do młodych małżonków. Nie puszczaj muzyki telewizyjnej. Puść Hildegardę. Weź jakąś piękną modlitwę, muzykę kościelną dziecku puszczaj, żywoty, czytaj. Bo jak ty tego nie zrobisz, twoje dziecko zajmie ktoś inny. Nie ma pustostanu. Stąd wam pokazuję żywoty świętych, chcę wam zrobić biogramy świętych, takie krótsze na każdy dzień, żeby odczytać sobie w domu przed modlitwą cokolwiek. Bóg musi być pierwszy. Życie sakramentalne, spowiedź, ja to wszystko widziałem u moich rodziców.
dzieci pielgrzymki, Kalwaria. Dwuletni chłopiec, ja pamiętam Kalwarię. Brany za rękę, tata, mama. Dlatego ja to wszystko przelewam na was. Bo ja wiem, czym był Bóg w mojej rodzinie. I on był więźnią wszystkiego. No i mama wytrzymała, no i tata też wytrzymał. Brak miłości to druga zasada przyczyny różnych złych stanów naszych małżeństw. Przekręcono nas, bo powiedziano, jeśli jest uczucie, czyli że jestem zakochany, wszyscy rozumieją, że zakochani, o to chodzi, że to jest gwarant przeżycia życia rodzinnego i małżeńskiego. To kłamstwo. Więc wszyscy szukają zakochania, uczucia, emocji. Na dzieci to musi zgasnąć. Bo to jest tylko chwilowe. To jest kłamstwo o miłości tej uczuciowej. Później przychodzi coś więcej. Poznanie prawdy partnera, inna rzecz, i to trzeba zacząć kochać. Trzeba cierpliwie czekać, walczyć dzieci, przebaczać. Miejcie zasadę, że nie idziecie spać gniewając się na siebie. Tata był bardziej fukliwy niż mama. Mama zaraz go kochała, ale to się odezwił. Miał inny dzień, drogi go już łamało. My się poszarpali sterenią, bo to dzieci no, w takim wieku, gdzie pojedynki, bo to dwa, dwa koguty, no to no, różnie to było. Mama budziła, wstajesz, idź terenie, przeproś. I my się musieli kochać. Wiecie, jeden głowę tak, drugi tak, ale było przepraszam. Rozumiecie? Górnie. Ale to zostało, bo to mama codziennie ćwiczyła. Niech słońce, później jako kleryk wyczytałem świętego Pawła, niech słońce nie zachodzi nad waszym zagniewaniem. Skąd to moja mama wiedziała? Brak miłości. Trzecia przeszkoda, wprowadzenie do własnego małżeństwa czynników zewnętrznych. To są mamusie, teściowie, koleżanki, koledzy, sekretarka w biurze. To państwo wiedzą, to są wszystko czynniki zewnętrzne, które i przyjaźnie, kolega tak mu doradza. No i jak, czyli jako, na czym to polega? Jeśli chłop się koledze skarży na swoją mamę, wypiją po piwie, przyczepi kobietę, no i go napuszczą, rozumiecie? No do dumy tego kogutu. Kobieta koleżance opowie o swoim chłopie. I zaraz ta mędrala to usłyszała i ona wie, jak trzeba z Józkiem postąpić. Tak się zaczynają mechanizmy. Jak się kto nie umie uciąć pępowiny mamusi, a chce założyć małżeństwo, nikt tego nie robi. Bo zacznie żonę, czy zacznie mema, czy męża. Czas mamuś teściowych kończy się w momencie kobierca ślubnego. I baby do domu. Miałyście swój czas błysnąć. Nagle chcecie na starość błysnąć mądrością? Pozwólcie im się samym docierać. Punkt po punkcie być blisko. Być gotowy. Dziecko przyniosą zabawę. Coś się wali, pomogę. Wprowadzenie do własnego małżeństwa czynników zewnętrznych. To tak, problem małżeński, wzywają psychologa i psycholog im pyta się, jeden i drugi coś ma mówić i temu doradzi, nie? Doradzi psycholog. Jedynym doradcą jest łaska Boża i Bóg. To wszystko uleczy. Nie, to są te przyczyny, więcej ich nie rozbuduje. Pan Jezus mówi, one powoli niszczą małżeństwo.
O tym wszystkim chcę wam powiedzieć, aby pokazując wam wasze błędy, przeprowadzić was przez trudny czas oczyszczenia. Co znaczy? Że Bóg ma plan uzdrowienia, kapujecie? Jak oczyścić? To się to uda. Że przyjdzie światło. Józef całe życie jadł dolną część bułki, zęby go bolały i narzeka na Baala, mówi: Boże, ja miałam tak chętkę zjeść dolną część bułki, ja ci zawsze dawałam. A taki tylko niełańszy, malutki i mogła Marysia też czasami dolną część bułki zjeść. A tak całe życie cierpiała, tnąc bułkę Bogu. Bóg mówi, że wie, jak to oczyścić. I on jest w stanie pomóc. Po rekolekcjach listopadowych, po świadectwach ludzi, którzy przeżywali te rekolekcje przez odtwarzając w internecie dzieci. Dziesiątki cudów powrotów i narodzeń. Tu wśród was jest też osoba, gdzie ze współmałżonkiem była tylko sama. Udało się odnowić małżeństwo, zgodził się, poszedł do spowiedzi, a dzieci teraz ma powera, wiary, co do większego. Zostawić Bogu młyny. To jest jego firma. Boże młyny mielą powoli, ale bardzo skutecznie. Dlatego Bóg przychodzi i mówi: chcę przeprowadzić was przez ten trudny czas oczyszczenia. Żebyście nie myśleli, że są wszędzie sukcesy. Jedna przesłała całe, Pan mówi, dał jej łaskę, zrozumiała, daje wpływy dla chłopu, poczytał wszystkim, jak pyknął tymi orędziami o ziemię, taki głupc nie będę słuchał. No i na razie system dzieci nie działa. No. Czytnął tylko chwilkę i tego nie pójdzie. Nie? Czyli Bóg ruszył ogromnie sumienie. Ruszył ogromnie sumienie, a jak już czytnął kawałek, to już on wpadł w te tryby, tylko nie ten jeszcze Boży czas. Ja was poinformuję, że tym, kto pylnął tymi orędziami, że on też zakwitnął. To żebyście byli spokojni, inny jest czas wasz, a inny jest czas Boga. On to robi różnie. Ale jest skuteczny. Bardzo skuteczny. Który ten czas oczyszczenia Bóg już podaje, jakie będą objawy. Zaowocuje odnowieniem miłości, zaufania i radości wspólnego życia. Tak mi Pan Bóg sprawił, że część was znam wasze krzyże, wiem, jaka jest celowość waszych modlitw. Dzieci, wspieram was każdego i wiem, że Pan mógł zrobić cuda i że wróci na wasz uśmiech, na waszą twarz radość z tego, że Bóg to wszystko odnowił. Niezależnie od tego, czy jesteście małżonkami zaledwie rok, czy małżonkami po wielu już doświadczeniach, chcę, abyście poznali głównego wroga waszego małżeństwa i niebezpieczeństwa, jakie przygotował diabeł, główny wróg małżeństwa. Skoro małżeństwo jest umiłowaną wspólnotą Pana Jezusa, Boga, który jest jednego, to siłą rzeczy nienawiść diabła jest wielokrotnie większa. Dlatego przez wieki on wszystko przygotowywał. Rozwody, świeckie małżeństwa, wyrwanie pieczęci małżeńskiej Kościołowi. To jest wszystko. Na to potrzebował 3 wieki. Zaczął to w XVIII wieku. W formie instytucji użył do tego rewolucji francuskiej. Rewolucja francuska to największy współczesny objaw demona. Jego potęgi. Bo nas uczą, że to wzorzec demokracji, to wzorzec piekła, w którego nas urzędowo wprowadzają. Dzieli was obecnie bardzo wiele. Im dłużej szliście przez życie bez przebaczenia, z poczuciem krzywdy, tym większe są wasze wspólne rany. Często miałem kazania małżeńskie, to mówiłem,
że bardzo silną stroną każdego małżeństwa są wypominki. Więc mówię, u was jest zawsze listopad. Wypominki i wypominki i wypominki. Nieraz słyszeliście na kościele, kto do spowiedzi do mnie przychodzi, nie chce, żeby mi mówił o swojej żonie czy o swoim mężu. Bo ja już wiem, kogo mam przed sobą. Mam głównego winowajcę. Rozumiecie? Mów o grzechach. A o tych swoich szatów panuje sobie i on troszkę załatwia. Ja mam rozgrzeszyć, a on ma uleczyć. A wyście przekonani, że ja was uleczę, jak będę słuchał twojego ględolenia o twojej babie. Brak przebaczenia, poczucie krzywdy, to powoduje coraz większe rany, które są w nas. I tu mówi Pan Jezus, to co ja powiedziałem. Ja jestem jednak lekarzem. Ja was tylko mam podprowadzić do lekarza. I nic więcej. Widząc waszą wzajemną miłość, która mimo wszystko trwa. Jesteśmy 20 lat, 30, to ona trwa, wiecie, ona jest. Tylko to tak jak z kielichem srebrnym. Trzeba to ładnie oczyścić i skubany nowy. Rozumiecie? Nowy, moc transjonowa. Tam dalej jest srebro, tam dalej jest miłość. Tylko wam diabeł nagrywał, że nie kochacie. To nie, się, jak trwacie, to wy się bardzo kochacie. Tylko jest potrzebny lekarz, który nauczy was wielkiej sztuki miłości. No i tu Pan Jezus jest do bólu konkretny. My byśmy chcieli, och, romantyzm, wziął mnie do teatru. Pojechaliśmy w końcu na urlop. Kupił mi w końcu pierścionek. Nareszcie mi kupił bluzkę. Bo nie nic z tego. Miłość zawsze wiąże się z ofiarą. I znowu wraca do początku. Każdy z was świadomie ją złożył. Bo to było w czasie sakramentu małżeństwa. Wasze złe relacje małżeńskie są echem raju. Bóg to wie, że za nami idzie ta choroba. Dlatego podaję przyczynę. Wasze złe relacje małżeńskie są echem raju, którym człowiek odwrócił się od Boga, a zwrócił się ku czczeniu samego siebie. Już tam jeden człowiek zaczął obwiniać drugiego o własne nieszczęście. Jest Bóg kochany. Skąd wiesz, że jesteś na mnie? A dać to dla mnie, takie ciele, to nie chłop. Ewa zerwała jabłko, no i poznałem, że jestem na mnie. No i śmurka bohater. Nie, taki odważny, nie? Już to, to nie ma błysku mężczyzny. A dam to taki dla mnie pipek, rozumiecie? To wziąłem, ja zjadłem, nie, Ewa mi dała. Co to za chłop, rozumiecie? Za portki o ścianę. I Pan Jezus delikatnie mówi. Wasze, już w raju człowiek zaczął obwiniać drugiego o własne nieszczęście. To jest przerażająca choroba naszej małżeństwa. To ja przez ciebie nie mam syna. To ja przez ciebie nie mam tego. To ja przez ciebie mi firma nie idzie. To jego żona jest taka. Jego kobiet jest tak. No i to się zaczyna. Dzieci, no jak można tak się mordować? Wtedy małżeństwo wasze staje się spotkaniem dwóch hitlerowców. I spokojnie sobie na drzwiach płotu napiszcie Auschwitz-Birkenau. Że tu jest rodzina Nowaków, Auschwitz-Birkenau.
Jeden drugiego obwinia we wszystkim. Już wówczas człowiek, odwracając się od Boga, zwrócił się zarazem przeciwko drugiemu człowiekowi, jego obarczając całą winą. Jestem doskonałą miłością, która leczy każdy chory stan serca i umysłu. Dzieci, to dziś musicie uwierzyć. Jeśli tego nie uwierzycie, nie osiągniecie uzdrowień waszych małżeństw. To jest teza pewna. To się nazywa twierdzeniem w matematyce czy filozofii. Teza pewna. Nie ma żadnego tu wyjątku. Bóg jest doskonałą miłością, która leczy każdy chory stan serca i umysłu. Dlatego o mojego ukochanego Łukaszka ja będę do końca o Państwa walczył. Bo Bóg jest w stanie uleczyć wszystkie pomocy. On musi mieć dar cierpliwości i o cierpliwości. I dzieci, może być z tego święty kapłan. Bo jeśli się oprę o siebie, no to z tego nic nie będzie. Natomiast wychowując, dobrze wiecie, ile to jest wyzwań i odpowiedzialności. Pan Łukaszek musi zrozumieć, że już wiele rzeczy w życiu widziałem. To, co się wydarzy u niego, no to ja mogę powiedzieć, to już było. On uważa się za Magellana, bo każdy, że odkrył to, nie widzi, to już było, to wszystko było. Więc zapamiętaj sobie tą maksymę. Jestem doskonałą miłością, która leczy każdy chory stan serca i umysłu. Przyjdźcie do mnie w pełnym zaufaniu, abym mógł przeprowadzić was przez ogień waszych własnych upadków. To jest mistrzem Pan Bóg. Nie mówi o grzechach, słabego. Używa tego tak, przez ogień waszych własnych upadków. Bo każdy z nas wie, co to jest. Które doprowadziły do powstania zranień na waszym wspólnym ciele. Do jednych i drugich mówię. Jeśli zraniłeś tak bardzo współmałżonka, jest to do uleczenia. Tylko tam jest potrzebna duża miłość. Każdą ranę da się uleczyć miłością, dzieci. Uleczę te rany i uzdrowię wasze małżeństwa. Jaka piękna deklaracja Pana. Moim marzeniem było, żeby tu było 200, 100 małżonków. Małże, dzieci. Tłum ludzi i każdy dzień się potęguje i widać, jak ten proces miłości wzrasta. Rozumiecie? Ale dał nam Pan 20 ludzi dzisiaj. Bo to są, mając świadomość, jaka tu jest potęga Boga, to tu powinny być porozbijane namioty. Z 500 namiotów na naszych polach nie ma miejsca, ale na rekolekcje przychodzą, kapujecie? Bo Bóg leczy te. Jak to pootwierać te serca ludzi? Uleczę te rany i uzdrowię wasze małżeństwa. Nie będziecie więcej tak cierpieć, bo poznacie, jak bardzo, bardzo jesteście miłowani, tylko nie potraficie dostrzec i odczytać tej miłości. Wiecie, ile razy tata, bo to góra, ale to tak nie umie, niewychowany w czułości miłości, ale jak pokazywał miłość do mamy. Pamiętam, jak mama poszła rodzić
Elusie. Chodź, Pietruś, zabijemy kurę. Bo matka idzie rodzić, że urodziła mnie kurę, to kura to łopy skubali, całą do garnka wrzucona, to wszystko, no wyczyszczono, że ty, taki dzwonek dwulitrowy, ty nie, że na rower i my do Makowa, do szpitala z tą kurą w dzbonku i rosło. Masztuj, napij się, te dzieci. Jaka to była miłość. Ja to miałem 10 lat, ja to wszystko widziałem, nie? To człowiek to dopiero to później to wraca. Brakowało takiego uczucia. A mama go wychyliła, bo on ją bardzo kochał. Był chłopem, sam wziął 50 kilo nawozu i mamie ci odpisał nam na ramiona dać. No i zrobił, że około konia. No. To dzieci, takie życie, to pewne rzeczy Bóg nas chce wychować, ale chce pokazać, że jak bardzo, bardzo jesteście miłowani, tylko nie potrafi dostrzec i odczytać tej miłości, której ktoś oddał wam własne życie. Pierwsze, miłowani przez Boga, a drugie, miłowani nawzajem przez siebie, bo w dniu ślubu każdy z was oddał drugiemu partnerowi, współmałżonkowi swoje życie. I Bóg mówi, że to pokaże nam i to wszystko pouzdrawia. Życzę wam, abyście buchali w sobotę, w niedzielę wulkanem rodzącej się nowej miłości. Amen. Pamiętajcie, po czym rozpoznać prawdziwe orędzia? W języku twórcy orędzi nie ma nigdy zawiści. Diabeł, druga, to jest słaby tego, on diabeł tak nie potrafi mówić, kapujecie? On będzie mówił o miłości, ale te słowa nie płoną. A drugie, lubi prorokować o przyszłości, więc bądźcie bardzo roztropni. Te słowa, które tu słyszycie, to jest sama miłość Boga. Jutro rozbiorę w orędzie spotkanie, drugi dzień lekcji, małżeńskie błędy żon. Dzieci, jest coś prawdy, że chłop jest głową, ale kobieta jest szyją. I to ona tą główkę potrafi ukierować. Tata chodził do spowiedzi, ale było Jantuś, są rekolekcje parafialne. No to ten Bóg ogień, co ją znowu chcesz? Później, gdzie jest książeczka? No to zaś wojna. No bo trzeba znaleźć książeczkę. Kasadziu, kto z nas wie? Dlatego, drogie panie, kluczem powodzenia polskich małżeństw są Polki. Bismarck powiedział o was, gdyby nie ich małżonki, Polki, to ja bym dawno naród polski ubeznarodowił. To takie krótka laudacja o naszych mamach, o wszystkich Polkach.